Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie. Słuchajcie, nadszedł dzień, w którym zacznę sobie montować kotłownię w domku, który no mam nadzieję już znacie z poprzednich moich filmów. Zacznę sobie montować kotłownię, aczkolwiek ten film pewnie będzie, ta robota będzie podzielona pewnie na dwa filmy, dlatego bo w jeden dzień mi się nie uda to zrobić, a dzisiaj jestem na tej budowie, jutro, pojutrze mnie nie ma i dopiero wracam za kilka dni, tak więc dzisiaj pewnie wszystkiego i tak nie zdążę zrobić. Zobaczymy, ile mi się uda tutaj ogarnąć rzeczy. I w sumie tyle. Plan jest taki, że muszę sobie w pierwszej kolejności wykonać przedściankę, żeby zakryć po prostu te rury, które montowałem wcześniej. Przedścianka jest odsunięta około 13 cm od tej ściany nośnej, dlatego, bo po prostu chciałbym mieć swobodny tutaj, że tak się wyrażę, swobodne przejście rurami tymi no, do zgrzewania, tak więc ja też muszę mieć trochę miejsca. Druga rzecz jest taka, że też odsunąłem się na profil przyścienny ze względu na tą rurę kanalizacyjną, tak, żeby po prostu żeby przyścienny też był na podłodze przystrzelony, tak? Tak więc tak to wygląda. To oczywiście jest wszystko do skrócenia, to wszystko muszę poprzerabiać, bo to było zrobione tylko do próby ciśnienia. Jeżeli chodzi o materiały, z jakich będę wykonywał, to tak, grupa mieszająca to jest akurat Womix, no grupa pompowa bym to nazwał, dlatego bo i zarówno jeden i drugi obieg jest bez mieszaczy, tak, no tu błąd, trochę się przejęzyczyłem. Bez mieszaczy dlatego, bo tu jest podłogówka na parterze i na piętrze i obydwa poziomy idą po prostu na niskim parametrze i rozdzielę te dwa obiegi na piętro i na parter, tak więc tak to będzie wykonane. Tu jest rozdzielacz ze sprzęgłem, tak zwany sprzęgło rozdzielacz. No taki, tak powiem, no fajny zestaw, bo po zamontowaniu obudowy to wygląda mniej więcej w ten sposób. Tak więc będzie to w miarę estetycznie wyglądało. Następna rzecz to kociołek. Tutaj akurat jest firmy Terment. Nie pytajcie mnie o model, bo mam to gdzieś na wozetce, ale nie pamiętam. I zasobnik 120-litrowy elektrometa. Będzie zasobnik stojący, który będzie stał pod kotłem. Tam i tak będzie wszystko prawdopodobnie zabudowane jakąś szafą, tak więc no będę musiał się starać, żeby to jakoś w miarę no, zrobić tak, żeby nie zajmowało dużo miejsca, ale no mam nadzieję, że się uda. I tyle. Tak więc zacznę sobie w pierwszej kolejności od przedścianki. Wykonam sobie przedściankę. Pomierzymy sobie tutaj rozstawy tych rur. Podgrzeję sobie zasilanie rozdzielaczy na piętrze i na parterze i później dokończę sobie przedściankę, powychodzę sobie tutaj ciepłą, zimną wodą, cyrkulacją, tak więc no, mam nadzieję, że to w miarę jakoś będzie fajnie wyglądało. Dobra, słuchajcie, kończę, biorę się do roboty, a Wy widzicie timelapsy.
No i zobaczcie, moi drodzy, co pan Krzysiek znów tutaj nacudował. Przedścianka, profile tutaj dałem w poprzek, co 40 cm, podwójne płytowanie oczywiście i w tym miejscu będzie wisiał sobie kocioł. Tutaj na ścianie sobie wstępnie zaznaczyłem górę, dół kotła i jest przykręcona do pleców karton gipsu no, deseczka. Ona się kończy gdzieś tutaj, zaczyna się tutaj. I teraz tak, jeżeli chodzi o zawieszenie kotła, jak to wymyśliłem? Musiałem sobie jechać do Castoramy, bo no, akurat Termet nie ma takiej listwy do zawieszenia kotła, którą można przykręcić na przykład do ściany gipsowej, tylko po prostu w komplecie były haki. I zaraz wam pokażę, jakie to były haki. Dobra, tutaj mamy ten kociołek, zobaczcie sobie. No i musimy zawiesić go na takich hakach. Coś tego typu. Nie wiem, czy będziecie widzieć mniej więcej, o co chodzi, ale takie coś było w komplecie. No, rozumiem, do ściany betonowej jest ok. No, do pustaka ceramicznego bym się trochę zastanowił, czy na tym wieszać. Ale słuchajcie, no z racji tego, że szukałem dłuższych haków, żeby się przebić do ściany murowanej, żeby po prostu zrobić przebicie, ale nie było haków. I wymyśliłem coś takiego, że kupiłem takie kołki długie, to są 230, zobaczcie sobie, Fischera na klucz akurat i mam plan taki, że po prostu zamiast haka będzie tutaj klucz, ale żeby podczas montowania tutaj tak powiem zaworów i całego osprzętu to po prostu mi nie wypadło, to wymyśliłem coś takiego, że podłożę podkładkę, ale dopiero po tym jak go zawieszę, czyli ta podkładka wejdzie sobie tutaj, nie wiem czy jedną ręką uda mi się to wykonać. O, nie uda się. Najpierw zawieszę na tych śrubach, podkładkę włożę później, wyciąłem ją akurat flexem z jednej strony i plan jest taki, że to zobaczcie, będzie sobie wisiało na tej podkładce, to oczywiście później dokręcę, no i wtedy można powiedzieć, no będę mógł spać spokojnie. Tak więc plan jest taki i zaraz idę to wykonać. No i słuchajcie, moi drodzy, mamy wstępny zarys, jak to będzie wszystko wyglądało. Kociołek sobie wisi, nie było problemu z zawieszeniem go, powiem wam szczerze, nie jest taki ciężki, na jaki wygląda. Zasobnik już tutaj też przytargałem, tak więc mamy sporo tutaj miejsca pomiędzy zasobnikiem a kotłem, tak więc wszystko powinienem tutaj spokojnie zmieścić. No i oczywiście z tej strony przyjdzie tutaj ta grupa mieszająca. Przepraszam, grupa pompowa ze sprzęgłem i to będzie też ładnie jakoś tam w miarę zakryte, będzie estetyczne, tak więc no będzie to w miarę ładnie wyglądać, tak mi się wydaje. I tyle, słuchajcie, ja jadę sobie do hurtowni kupić osprzęt do podłączenia tego wszystkiego i jeszcze coś sobie zjem przy okazji, bo nie jadłem jeszcze śniadania. I wrócę tutaj, będę sobie montował, zobaczymy ile mi się uda zmontować, a mój patencik na podkładki wygląda w ten sposób. Zobaczcie sobie, tak więc no, jakby to powiedział Egon, klawo jak cholera. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak wam się wydaje, co wy sądzicie, to po prostu napiszcie w komentarzu i tyle. Dobra, nie będę przedłużał tego filmu, jadę sobie po graty.
Na dzisiaj będę kończył, moi drodzy. Powoli się stąd zwijam, sprzątam tylko narzędzia, wszystko robię tutaj, porządek i zawijam się stąd. No tyle się udało zrobić. Powiem szczerze, że brakuje mi kilku rzeczy, bez których nie mogę ruszyć dalej. Mógłbym jeszcze tu Womixa zamontować i zacząć to już też zgrzewać piętro z parterem, ale powiem Wam szczerze, że już mi się nie chce. No i dzisiaj kończę i powiem Wam tak, brakuje mi pompy cyrkulacyjnej, bo akurat w hurtowni nie mieli tej pompy, którą ja chciałem, bo ja zazwyczaj kupuję pompy wilowskie i one mają wbudowany zawór zwrotny, zawór odcinający, tak więc to też jest oszczędność czasu dla mnie, a dla inwestora też. No, może w zakupie ta pompa jest droższa, ale ona bardzo mało prądu bierze, tak więc to też czasem się wraca tak naprawdę, tak więc no, taki wydatek, który się opłaca, można powiedzieć. Nie mam też separatora powietrza i separatora zanieczyszczeń, to też muszę zamówić przez internet, mam nadzieję, że to dojdzie też jakoś niedługo, no i po prostu no bez tego nie mogę tutaj dalej sobie tych tematów robić. Jeżeli chodzi o naczynie przeponowe, powiem Wam, taka sytuacja wyszła, że plan był taki, żebym sobie to naczynie tutaj wkręcił, ale kupiłem 8-litrowe naczynie i ono jest dosyć wysokie i mi tutaj nie wejdzie pod ten kocioł. I wymyśliłem, że po prostu oddam to naczynie, znaczy no kupiłem, wziąłem na WZ-kę. Oddam to naczynie przeponowe, tutaj zamontuję grupę bezpieczeństwa już no, z naczyniem belka, zawór bezpieczeństwa, naczynie i manometr i podejdę sobie rurką 28 w miedzi i zaprasuję to, tak żeby to po prostu no, ładnie to estetycznie wyglądało. Taki mam plan na to, na tą kotłownię. Tak więc no, na dzisiaj kończę. To będzie, można powiedzieć, taki pierwszy odcinek. Drugi odcinek mam nadzieję, że się ukaże za jakiś tydzień, bo mnie tu kilka dni nie będzie. To też no, nie będę robił i z racji tego, że jest jakaś przerwa też dłuższa, to czas montażu i tak dalej, no mam nadzieję, że to w jakimś tam odstępie tygodniowym chociaż będzie. I tyle. Tak więc ja na dzisiaj kończę. Będę się zwijał, robię tutaj porządek, zwijam narzędzia i spadam. I tyle. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.